Dzień dobry moi drodzy, jest 5.45, pionki budzą się do życia. Jadę na startowisko do Brzuzy. Muszę tylko zajechać, zatankować. Paliwo, o ile mamy? Benzyna 6,59. Ok, zatankowałem. Mogę ruszać na startowisko. Zatankowałem 5 litrów benzyny. ICM pokazywał mgły na dwójeczkę, chmury na 200 metrach, ale biorąc pod uwagę, że ICM już od dłuższego czasu pokazuje jakieś dziwne w ogóle rzeczy, nierealne, no to mogę się spodziewać, że jednak i tym razem również ta pogoda nie będzie taka, jak pokazuje aplikacja. Słońce już wychodzi za horyzontu, ale to nie ma znaczenia ze względu na to, że na wschód słońca się dzisiaj nie szykowałem. Jadę przede wszystkim szukać mgieł. Zdążyłem wyjechać na teren powiatu kozienickiego tutaj w Cecylówce Brzuskiej. No i właśnie pojawiły się mgły. Zupełnie inny świat niż w pionkach. Czyli jednak ICM prawdę ci powiem. Właśnie zgłosiłem lot do FIS-u. Zaraz startuję. Mgły są do 150 metrów. Idealnie. A żeby nie moczyć skrzydła, no dzisiaj położyłem taką matę. Także powinno być nawet ze startem znacznie, znacznie lepiej. No także do zobaczenia już w górze. Uhu! Ale bajlando! No dawno tak nie było nad Brzuzą. Zdążyłem praktycznie na wschód słońca i oczywiście nad mgły. Bajka! Radomka we mgle. Schodzę niżej nad Radomkę. Mogę powiedzieć, że jestem nad chmurami, bo mgła to jest nic innego jak chmura, tylko tyle, że przy ziemi. Spójrzmy na wschód słońca. To bajka. A tutaj we mgle jest znacznie, znacznie chłodniej. Tutaj nie ma żadnych słupów, więc spokojnie mogę sobie lecieć nad Radomką. Proszę zobaczcie jak to cudownie wygląda. Jestem tuż nad mgłą. Mgła jest na 20-30 metrach aktualnie. Słońce tak mocno daje, że praktycznie pod słońce nic nie widać. No dawno tak bajkowo nie było. Zastanawiałem się, patrząc za okno u siebie w domu, czy jednak wstawać, czy nie wstawać, czy się opłaca, czy nie. Ta pogoda w pionkach mnie trochę zmyliła, ale dobrze, że się zebrałem i przyjechałem na startowisko. Po południu miałem też latać, ale nie wiem, jak to będzie z pogodą, ponieważ wszystkie aplikacje pokazują, że wiatr będzie znacznie, znacznie silniejszy, około 8 metrów na sekundę. Także wolę polatać rano,
a popołudnie mieć w zapasie. Spójrzcie, moi drodzy, na Głowaczów. Z nad Głowaczowa wyłania się tylko wierzchołek kościoła i maszt telekomunikacyjny. Nad Głowaczów nie będę się przemieszczał ze względu na to, że jest tam sporo zabudowań, a nie widać miejsc do lądowania. Mgły dosyć długo się utrzymują, ale to fajnie. Czyż latanie nie jest piękne? A w dole sarny, dwie sztuki, jedna, nawet trzy sztuki, i dwie ciemne, jedna jasna. Przelecę nad Aleją Lipową w Brzuzie. Spójrzmy na Brzuzę oświetloną promieniami słońca. A po drzewach widać, że już jesień. Cała paleta jesiennych kolorów. Jest jeszcze mokro, ślisko na trawie. Będę musiał zwrócić szczególną uwagę przy lądowaniu. Wystawę! Biegnę, biegnę! Tak, żeby położyć skrzydło na macie, uda się, czy się nie uda. Częściowo. Dobra, zbieram szybko skrzydło, żeby nie zmokło. I na maty z powrotem. Okej. Cacy lala. No i moi drodzy, jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego przelotu. Przede wszystkim chyba z siebie, że zdecydowałem się rano wstać. W pionkach tych mgieł nie było, tutaj są. Także oby częściej i więcej takich poranków tutaj u nas w rejonie. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich
śpiochów. Zachęcam do porannego wstawania i wykorzystywania w miarę możliwości tych warunków do latania. Nie wiadomo, czy dzisiaj po południu coś znowu się będzie kroiło do latania, ale przynajmniej poranek polatany. Także trzymajcie się. Hej!